Rabkę Zdrój najczęściej kojarzymy z uzdrowiskiem i licznymi atrakcjami dla najmłodszych. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Rabka jest idealnym miejscem dla seniorów, co pokazała kolejna edycja senioriady odbywająca się na terenie miasta. Seniorzy się zmobilizowali, no i po raz szósty zorganizowali senioriadę właśnie w Rabce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie coś takiego, że wcześniej, jeżeli nie było zorganizowanej senioriady, promowano Rabkę jako miasto dla dzieci, jako uzdrowisko, jako kurort, ale dzieci ubywa, dzieci jest mniej, natomiast seniorów przybywa i nie możemy nie dostrzegać również tej grupy. I tu jest ukłon właśnie też z jednej strony w stronę seniorów i Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, który organizuje tą senioriadę. Właśnie oni pierwsi pokazali, że seniorzy to nie tylko osoby, które przestali pracować zawodowo i nie mają już co robić, tylko chcą tą pustkę wypełnić. Jedną z form wypełnienia tej pustki jest właśnie senioriada. Senioriada z każdą edycją cieszy się coraz większą popularnością. Tegoroczna była największa, co potwierdza ilość przybyłych uniwersytetów. W tej senioriadzie wystartowało, a w zasadzie już kończy starty, 36 uniwersytetów i 449 zawodników, którzy konkurują ze sobą w sportowy sposób w 8 konkurencjach indywidualnych, drużynowych, z podziałem na grupy wiekowe i na płeć. Najważniejsze konkurencje to slalom gigant, to biegi narciarskie, to zjazd na dętkach, zabawowa konkurencja, rabczańska konkurencja, kręgle karlingowe, rzuty piłeczkami do celu i uniwersalne konkurencje takie, jakimi są szachy i brycz. Jest również Nordic Walking, spacer po Rabce, zebranie ważnych informacji o ciekawych miejscach uzdrowiska, a na sam koniec wypełnienie pewnego testu. Popularność senioriady rozrosła się również poza granice naszego kraju. Mieliśmy 4 uniwersytety spoza naszych granic. 1 uniwersytet z Wiednia i 3 uniwersytety z Ukrainy. Przyjeżdżają do nas od 5 lat, Austria od zawsze. Podczas senioriady znalazł się czas nie tylko na sportowe zmagania. To również wspólnie spędzone chwile, zawieranie nowych znajomości, ogrom pozytywnych emocji oraz wspomnienia. Po to przyjechaliśmy, bo jesteśmy ludźmi aktywnymi, którym się chce coś robić. Przyjeżdżamy do Rabki, bo nam się tu bardzo podoba. Podoba nam się Rabka i podobają nam się organizatorzy, konkurencje. Wystawiamy zawodników. W tym roku zdobyliśmy 2 medale. 1 złoty slalom kobiecy, 70+, zaznaczam. Warto było tu przyjechać. Wspaniała integracja takiej rzeszy nas, seniorów. No i będziemy to wspominać do następnych pewnie, do następnej senioriady. Atmosfera, jaka tutaj w Rabce jest, to jest niepowtarzalna. Wspaniała, wspaniała zabawa, wspaniała konkurencja. Traktujemy to naprawdę jako doping dla naszej aktywizacji, dlatego żebyśmy się nie zastali, nie zardzewieli. Przyjechałyśmy zdobywać medale. No i pozdobywałyśmy w różnych dyscyplinach. Pozdobywałyśmy wszystkie jednakowe. A co dalej będzie, to jeszcze nic nie wiemy. Lubimy to przyjeżdżać przede wszystkim dla atmosfery. Fajna atmosfera, integracja ze wszystkimi uniwersytetami, między innymi też międzynarodowymi. Senioriada już od 6 lat jest niecodzienną formą spędzania wolnego czasu dla seniorów. Poprawia humor, buduje przyjaźnie, dostarcza wiele zabawy oraz w osobliwy sposób promuje sport wśród uczestników. Już za rok kolejna edycja, która bez wątpienia przyciągnie kolejne rządne sportowej walki i dobrej zabawy uniwersytety.